Nazywam się Paweł Żalicki, jestem historykiem, mieszkam w Lublinie i za chwilę Państwa będę oprowadzał po obozie koncentracyjnym, byłym obozie na Majdanku. Prawidłowa nazwa tak naprawdę to jest obóz koncentracyjny KL Lublin. Majdanek to jest taka nazwa przyszłość, znaczy nazwa nieformalna. I znajdujemy się tutaj w muzeum na Majdanku, bo tak potocznie mówimy. Obszar tego obozu pierwotnie wynosił 516 hektarów. Został zbudowany tuż po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej w 1941 roku. Funkcjonował do lipca 1944, do czasów, kiedy Rosjanie, Związek Armia Czerwona wyzwoliła ten obóz. Przewinęło się według najnowszych badań około 140-150 tysięcy, z czego zginęło tu na Majdanku około 70, może 75 tysięcy. Więźniami obozu byli Polacy, Żydzi, no kilkadziesiąt narodowości, Niemcy, no ludzie z Europy Środkowej, Wschodniej. Był to obóz koncentracyjny, był to obóz pracy jednocześnie i był to obóz zagłady, ponieważ Niemcy zgładzili tutaj, jak mówię, około 70 tysięcy ludzi, z czego 50 tysięcy Żydów. Oczywiście tutaj niedaleko jest komora gazowa, gdzie rzeczywiście dokonywano gazowania. Tam z tyłu obozu jest krematorium, gdzie palono zwłoki. No i niestety, jak to w tej gospodarce SS-owskiej bywało, no, tych prochów używano do użyźniania ogrodów, bo tu były uprawy brukwi, buraków na potrzeby obozu. W obozie pracowano również na potrzeby Wehrmachtu. To jest taka ciekawostka. Wytwarzano szczoteczki do zębów, buty, szyto ubrania dla Wehrmachtu, szyto koce, produkowano pojemniki na broń, na naboje, również na potrzeby frontu wschodniego, więc dopóki więzień pracował, dopóty był potrzebny. Później oczywiście był przeznaczony do, jak to Niemcy nazywali, do likwidacji, do ostatecznego rozwiązania. To spotkało Żydów, Polaków, no, znajdowali się, jak mówię, Żydzi z Lublina i z okolic, sąsiednich miejsc, miast. Byli też no, zwykli przestępcy, również się zdarzali, którzy no, tutaj przebywali za jakieś tam kary, prawda? Odsiedzieli kary, wypuszczano na wolność, bo były też takie przypadki. Także no, będziemy tutaj zwiedzać, Państwo zobaczą prycze, zobaczą autentyczne baraki, zobaczą autentyczne miejsca. No, zostało to trochę zmodyfikowane tuż po wojnie, natomiast no, większość została w takim stanie niezmienionym. No, jest to na pewno, przyjazd tutaj do tego miejsca jest no, jakimś makabrycznym przeżyciem. Przynajmniej większość osób, które potrafią sobie to wyobrazić, potrafią sobie to jakoś popatrzeć na to z innej perspektywy. No, tragedia ludzka niesamowita. No, to są czasy wojny, czasy poniżania człowieka. No i dobrze, że ten obóz zagłady został, nie został zniszczony. Młodzież, ludzie, którzy patrzą na to, no, mają już jakieś pewne wyobrażenie o wojnie i o tym, co było, prawda?